Cześć, Olga Śmierzyska, Zmiany Mamy. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak w domu uczymy się angielskiego. Jak wiecie, mam trójkę dzieci w edukacji domowej i wszyscy troje uczą się w domu. I zwłaszcza z dziewczynami, które są w pierwszej i w trzeciej klasie, próbowałam zacząć angielski z tymi szkolnymi podręcznikami i poniosłam totalną klęskę. Klęskę w tym sensie, że w ogóle dziewczyny nie były tym zainteresowane, były takie zniechęcone i myślę, że wiąże się to z tym, że w pierwszej klasie, kiedy dzieci uczą się czytać i pisać, jednocześnie muszą w przypadku angielskiego uczyć się czytać i pisać po angielsku i to jest po prostu zbyt duża trudność. W związku z tym zaczęłam szukać innych sposobów na naukę tego angielskiego i znalazłam fantastyczne gry, które sprawiły, że w zasadzie w tej chwili angielski mamy codziennie i to nie jest jakiś przymus, jakiś obowiązek, tylko to jest świetna zabawa. Te gry to są właśnie gry od brytyjskiej firmy Orchard Toys. Gry, które są w zasadzie przeznaczone dla angielskojęzycznych dzieci do zabawy. Tutaj jest wymieniony wiek 3-7 lat, ale w przypadku dzieci polskojęzycznych, które się uczą angielskiego, te gry mogą równie dobrze być przydatne dla przedszkolaka, jak i dla dzieci wczesnoszkolnych. Moje córki mają w tej chwili 7 i 9 lat i świetnie, codziennie w zasadzie z tych gier korzystają, mając świetną zabawę. To jest shopping list, czyli taka prosta w zasadzie gra typu memo. Tu mamy kilka list zakupów, na których są wypisane po angielsku różne produkty. Mamy różne koszyki na zakupy. No i oczywiście mamy produkty w postaci takich właśnie kafelków. Gramy w bardzo prosty sposób, czyli po prostu tak jak w memo, wszystkie te kafelki odwracamy i próbujemy zapełnić nasz koszyk. Ta wartość edukacyjna polega na tym, że nazywamy te wszystkie produkty. W tym przypadku mamy tutaj 32 słowa różnych produktów takich spożywczych. Natomiast ta gra ma jeszcze rozszerzenie. Są ubrania, są warzywa i owoce. Warzywa i owoce, o tak. I to sprawia, że mamy już razem 62 słowa i liczba graczy rozszerza nam się do 8. To jest gra, w którą można grać dzieci razem z dorosłymi. Tak się najczęściej dzieje u nas, ale to też jest gra, gdzie dzieci mogą grać same, jeśli jest przynajmniej jedno dziecko, które jest troszeczkę starsze, wtedy to dziecko jakby, bo pewnie się zastanawiacie, co kiedy ten dorosły, który z dziećmi gra, nie jest jakimś wybitnym specjalistą w języku angielskim, co z wymową, co z akcentem. Ja na to znalazłam sposób, czy znam angielski, ale trochę nie jest to jakaś dobra, wybitna znajomość. Natomiast sposób na to znalazłam taki, że jest mnóstwo aplikacji słownikowych i wpisujemy konkretne słowo, odtwarzamy wymowę, szukamy różnic w wymowie między wymową brytyjską a amerykańską. To też jest bardzo fajne i ciekawe. Jeśli dzieci grają same, to najstarsze dziecko właśnie wpisuje to słowo do tego słownika i w ten sposób utrwala też pisownię, a nie tylko wymowę. Oprócz tej gry korzystamy jeszcze z gier właśnie takich Match and Spell, gdzie
uczymy się też różnych słów. To wygląda właśnie w ten sposób, że są kafelki z literkami i trzeba je układać, i przy okazji też właśnie sprawdzamy wymowę. To są jakby gry, które to jest jeszcze rozszerzenie Next Steps. Także to też jest bardzo fajne. Te gry mają w dodatku to są takie walizeczki. No i mamy jeszcze taką grę, która ostatnio bije u nas rekordy popularności. Też ma taką walizeczkę. No i to jest gra Głodny Gorylek. Trzeba nakarmić gorylka. Nakarmić gorylka, żeby nie był głodny. Zaraz spróbuję otworzyć delikatnie. I mamy zdrowe produkty i niezdrowe produkty. I oczywiście oprócz tych produktów spożywczych uczymy się ich nazw. Mamy pizzę, chleb, omlet, mleko, brokuły. Wszystko oczywiście po angielsku, ale jakby to, co sprawia, że ta gra w naszym domu po prostu jest hitem i takim numerem jeden, to to, że ten gorylek beka. Jak nakarmimy go czymś niezdrowym, to on beka i to po prostu jest najbardziej fantastyczna dla moich dziewczyn atrakcja w tej grze. Kto ma dzieci mniej więcej w tym wieku albo młodsze, zrozumie, na czym polega ten magnes. Także to jest właśnie nasz sposób na angielski, na to, żeby on był właśnie zabawą, a nie jakimś takim przykrym obowiązkiem. I widzę, jak ten angielski się rozwija, jak poszerzają słownictwo, i cieszę się, że lubią to robić. I myślę, że na ten etap edukacji, czyli edukacja wczesnoszkolna, jest to wyśmienity pomysł. Chętnie usłyszę od Was, jakie Wy macie sposoby na angielski i z czego korzystacie. A tymczasem do zobaczenia i do następnych polecajek.